Siema, witam w kolejnym odcinku i gramy Apexem. Ostatnio trochę shortsów w nim rzucałem, fajnie mi się nim gra, więc czemu by nie spróbować nagrać całego odcinka. Gramy na Niko, range top, nie podoba mi się to, ale trudno. 50k ma streama, no to nie jakoś dużo. Okej, jest minionem, nie policzyłem minionów. Czy W lepszyła na starcie? No w sumie podał to ataki. Okej, tam jest. Nie wiem czemu tych minionów nie policzyłem, ale no zapomniałem. W sumie jak gram na Niko, to one tego nie używają za często, nie wiem, zapominają czy nie potrafią. Ale dobra, max E, idziemy AP, itemki, no i git. No i będziemy tak po prostu w nią co chwilę wbijać, potem strasznie małe cooldowny będą. No i będziemy mogli tak, nie wiem, co 5 sekund nawet chyba wchodzić. A to jest git postać właśnie, bo ona jak idzie AD, to będzie pod autoataczki. A wcześniej jak grałem, to nie wiem, jakieś Aatroxy, czy na co ja jeszcze grałem? Na Cho'Gatha, o. No to takie postacie, co głównie to umiejętnościami biją. Cho'Gath autoataczki jak E, ale i tak E mnie uderzało i slowowało. Możemy się bić chyba? No i git. Ej, to dosyć szybko. Tak szybko Jaxem to jeszcze chyba nie zabiłem. A jeszcze nie mamy nawet bardzo ulepszonego tego E. Nie no, ja to bym tu poszedł. No. Kurde. Neto i wracamy. Rage quit. Nie no, dlaczego? Przecież to nie było jakoś... Przecież, nie wiem, wróciłaby, grała zachowawczo, to jeszcze miałaby szansę, mi się wydaje. Tylko pierwszy itemek to ja na shortuta lecę. Bo to daje, no, 15 przyspieszenia, jeszcze te autoataczki nasze coś jednak będą biły. I dopiero potem Lish Bane'a, Shadow Flame'a. No i zwykle gra się kończy. Ostatnio pętę zrobiłem, to jeszcze kupiłem kapelusz Rabadona i tyle. Ej, no jak będę sam grał na linii, to trudno. Wyfarmię się i potem będę chodził, zabijał ich na hita. No dobra. Nie wiem, dziwnie tak jakoś. Powinienem pushować, powinienem po prostu farmić. No nie chcę tej gry też tak kończyć, no to jest normal, a nie wiem czemu ludzie tak płaczą na tym normalu. Aha, poddali się, no dobra. Zagram jeszcze jeden mecz w takim razie. No to w sumie wygrałem mecz Jaxem w 5 minut. W sumie w 4, bo wyszła po 4, czy tam 3. Dobra, kolejny meczek i gram albo na Yasuo, albo na Heimera. Wydaje mi się, że na Heimera. Chociaż Yasuo wziął wyczerpanie. Bardziej na mnie mi się wydaje, niż na nie. Ale zobaczymy, no. Znowu, kurde, range top w takim razie, jeśli będzie Heimer. Mam nadzieję, że moje E blokuje autoataki jego wieżyczek. Jeśli tak... To nawet git. Gorzej jak nie, jak jest to uznawane jako po prostu umiejętność. Kurde, taka sama sytuacja jak mecz temu, że przychodzi tutaj leśnik, daje warda i odchodzi. A Caitlynka to jest ten sam typ z tamtej gry. Tak, gram na Heimera. Trudno. Dobra, wieżyczek nastawiał, to chyba dam mu spuszować. Też tutaj podszedłbym po minionka i zobaczymy. Też nie, nie jest agresywny. To po prostu Heimer. Postawi działka i zadowolony jest. Ciekawe, czy moje naładowane E na hita by je zniszczyło. Byłoby dobrze. Dobra, i zobaczymy. Nie wiem, w sumie, bo nie skupiłem się na tym, ale on mi daje slowa, to muszę to E szybciej dawać. O, to będzie na pewno cięższy matchup niż tamten. Mogę mu dać atak więcej. Chociaż nie jest źle. Poczekam na ciasteczko, wbiję czwarty level i może... Chyba, że on cofnie. Flash nie, nie. Kurde, a mu może jakby flashnął? O kurde! Git. Dobra, zniszczę te działka i cofam. Mhm.
Nie mam many. Nie mam co zrobić. Mana. Dobra, ale typamy. I zużył egzausta. Nie wiem jak z flashem w sumie. Co jest? Nauta taki W? Nie zabijam wieżyczki? Nie wiem jak można grać Heimerem. Kurde, zabił mnie. Czy nie? Okej, okay, nie żyję. Chociaż? Ej, może ucieknę. Albo na egzekucję chociaż. TP? Dobra, uciekłem, ale no... A, na Heimera źle się gra, bardzo źle. No ja nie zejdę, muszę dobić 6 level tutaj. Dobiję? Jest! Ale padłem niestety. Dobra, mało kasy mi to dało. Więcej straciłem tak naprawdę. Buty. To muszę kupić. Bez tego się nie obejdzie. Szkoda, że tego szóstego szybciej nie dostałem, bo miałem nadzieję właśnie, że ten minion padnie i od razu jak wskoczę będzie. Nie mam w ogóle jak tu counterplaya. Nie wiem, nic nie mogę zrobić. To teraz jak będę grał Jaxem na topie, to chyba będę banował po prostu Heimera. Bo na niego za bardzo nie wiem. Da się wygrać? Chciałbym z jednego ganka jeszcze dostać. I on musiałby tak ze dwie fale minionów stracić, żeby miał ten level przewagi. Chociaż możemy przetestować. Okej, okay, obicie. ER. Chyba zabija jego wieżyczki. Teraz jak nie ma tyle wieżyczek, to może... Teraz bym wskoczył w niego nawet. Dobra. Teraz mam tu małą przewagę chyba nawet. On cofa? Chyba nie. Sojusznik pokonany. No, koniec świata sam się nie powstrzyma. Przeciwnik pokonany. Jak będę miał erkę za 10 sekund wskakuję. Szybką erkę mam w ogóle. Przecież mam dużo tych. Przyspieszenia mam dużo. Dobra, on bez flesza. No ja niestety też. Jest sadzona.
Chyba mogę go zabić. Chyba, że mi da stuna. Erkę nie wiem, czy mu zużyło, czy nie. Zerkuję tak, w razie co. Bo nie wiem, by mi tu walnął zaraz te rakiety albo coś. Nie wiem, no to mi psuje trochę tutaj linię, no. Git. Ale no wolałbym tutaj przeekspić sobie. A, mam TPK, to mogę im pomóc nawet. Jasło, co Anię wyzywa. Dobra, niech będzie tak. Dobra, niech mu minie. No podejdź tu. Ale frajer. Git. Nawet nie wiedziałem, że tu Amumu jest. Ale dałbym radę bez niego. Co on chce? A, to karma pinguje. Jak sobie tutaj dwa albo nawet trzy przytulę, nie wiem czy on ma TPK, chyba ma. Chociaż? Ej, jeszcze jeden. No tego może też bym wziął, ale to tak już... Chociaż? Wezmę go. Jest. Ej, na jeden taki push. 4 plejty. Cofam, mam na item. Przyjdę i może go zabijemy znowu. Ale żeby ja mieć szansę, muszę mieć 5-1, bo tak to nie wiem. Ciężko na niego, serio. O, chociaż on teraz mi wieżę chyba weźmie. Nie, nie weźmie. Szybko mu padła ta wieżyczka. No i nie ma erki. Oj, ale błąd zrobił. Niepotrzebnie używał tego stuna w miniony. Dobra, wracam po item, bo widzę, że tak głęboko nie chcę wchodzić, a on teraz będzie defensywnie grał pewnie. No i wie, że straciłem to. Nie mam tu czego bronić. W sumie lecę na tego, bota. Nie, Mania mogłaby tam pójść. Nie zerkował? O, luksus. Co oni robią?
Dobra, widzę, że bot troluje, bo nie wiem, z Zamą mu się pokłócili czy coś. Ja mam na item, to sobie cofam. Chociaż, może tutaj. Da mi cofnąć czy nie? Dobra, ja bym trochę tutaj przy tym blue zagrał. Ale czy mi ktoś pomoże, to jest pytanie. O! Tutaj, kurde. Git. Okej, gdzie ten... A, pewnie na górę, na dżunglę poszedł. Dobra, idę dalej bota, w razie co mam TPK. Jakby barona chcieli czy coś. Ten tu wrócił, ma dwa itemy. Ja mam 9-1, farmę no trochę mniejszą, 20 milionów mniej. Ale dobra. Okej. No ciężko, ciężko. On bez flasha tego mają. Przeciwnik pokonany. Kto nie odpuszcza, nie zdobywa. Podobno jestem zabraniony w boju. Idę, ale no nie wiem jak zdążę dobiec, może. Serio? Przecież mu dałem tego. Dałem mu stuna i mnie zerkował. Ale dobra, wyszło całkiem dobrze. Zabiję go. Nie. Nie. Uciekajcie. Jak fitną Heimera, to jest koniec. Bo będąc tak, nie wiem, do tyłu, przynajmniej w killach, no i level niby, ale on jest albo tak silny jak ja, albo nawet trochę silniejszy. Wystarczy, że on kliknie RK działko i tyle. Wardy niech stawiają, bo wtedy też teamfight była, a nikt nie postawił, że mógł sobie na spokojnie tepnąć. Ach, kurde. Szkoda, że bez mojego E. Nie miałem E, bo na miniony zużyłem. Kurde, tepnę się, bo miniony wieże zniszczą. No i farmy szkoda. Przeciwnik pokonany. Okej. Biją się i nawet zabijają.
Dobra, darmowa wieża. O, dobra, idą po mnie. Jest jego blue? Ej, jest. Opanowałem każdą broń, pokonałem każdego świata. Dobra, blue wziąłem. A ten pchnie do przodu. A ten pcha się tu do przodu. Można stracić z oczu ścieżkę, ale nigdy ducha walki. A on gdzie uciekł tutaj? Nie, nie wiem gdzie on poszedł. Kurde, chciałem ją uratować. Jeszcze ulepszyłem Q zamiast ten W, znaczy R-ki. Kurde, prawie. Nie wiedziałem, że on tyle damage'a ma. Ale dobra. Mnie stać na Rabadon. Prawie dwie różdżki. Dobra, niech tu przeżyją, bo za 20 sekund się respię i mam TPK od razu. Ale bez amu to niech się nie biją za bardzo. No i Drake jest. Jakbyśmy go wzięli, byłoby git. Mają ich. Ten Heimer to jest dobry. Jego farma to wygląda tak, że stawia 3 wieżyczki i ma całą farmę. Cały czas siedzi na lane'ie. Ja mam prawie tyle co on. 15 różnicy. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Trudne czasy sprawiają, że doceniasz proste rzeczy. Jak dobre to. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Okej, lecę do nich jednak. Serio? A Mutu ma plan na koniec gry. Z Yasuo bym powalczył, ale pewnie tu Heimer idzie.
Stepan. Nie wiem, każdy ma flesza i ucieka. Ale shieldy od tej. Od karmy uratowały. No nie, no nie chcą. Nie wiem, chciałem sprawdzić DMC, ale z Udyrem to się nie uda. Nie, moje E się nie aktywowało, abym go zabił, zwanshotowałbym go tu. Nie no, w miniony to 1600 bije. Poddali się. Dobra, dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.